Kuba Wojewódzki w swoim stylu skomentował odejście Tomasza Wolnego z Telewizji Polskiej. Co napisał na łamach polityki, Kuba Wojewódzki, znany z ostrych i kontrowersyjnych komentarzy, ponownie uderzył w innego telewizyjnego celebrytę. Tym razem jego celem stał się Tomasz Wolny, który po wielu latach pracy postanowił odejść z TVP. Tomasz Wolny odszedł z TVP. Tomasz Wolny, znany prezenter telewizyjny, po wielu latach pracy w TVP zdecydował się odejść. Jego odejście było związane z kontrowersjami wokół koncertu dla powstańców, w którym miał uczestniczyć. Po odsunięciu go od tego wydarzenia, Wolny opublikował w mediach społecznościowych emocjonalny post, w którym otwarcie skrytykował TVP. Przez ponad dekadę Tomasz Wolny był jednym z głównych prowadzących popularny program Pytanie na Śniadanie. Jednak zmiany polityczne na szczytach władzy doprowadziły do jego odejścia z programu. Mimo że odszedł z Pytania na Śniadanie pod koniec 2023 roku, wciąż był związany z TVP. W przeciwieństwie do Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, którzy kontynuowali swoje kariery w innych programach TVP, Wolny postanowił całkowicie zakończyć współpracę ze stacją. Kuba Wojewódzki o odejściu Wolnego. Kuba Wojewódzki postanowił skomentować odejście Tomasza Wolnego z TVP na łamach felietonu w tygodniku Polityka. W swoim stylu zakpił z byłego prowadzącego Pytania na Śniadanie, nawiązując do jego przekonań. Były prowadzący Pytania na Śniadanie i gwiazda TVP PiS Tomasz Wolny rozstaje się z TVP. Nareszcie, Tomasz jest znanym i popularnym chrześcijaninem, nie unikającym udziału w ekstremalnych drogach krzyżowych. Niestety, przy stacji Woronicza 17 mu mijało, napisał Wojewódzki.